No witam, siemanko, siemanko, witam serdecznie w ten poniedziałek piękny. Jest już Wojtek, jest Kilk, siemanko panowie, witam serdecznie. Wojtek, widzę, że 730 goli już wypajał, pięknie, idzie jak burza z tymi golami. Także widać, że Ewa w formie, Ewa w formie. Kilk, jak tam, już po zajęciach? Czy jeszcze gdzieś tam wracasz, skądś? Słuchajcie, no dzisiaj gwóźdź programu to oczywiście ikonka, zrobimy sobie ikonę i jej wrzuciło ikony Toty do paczek, także, znaczy do tego pika w zasadzie. Także jestem ciekaw, czy uda się upolować jakąś ikonę Toty dzisiaj. Odbierzemy sobie zadania, bo tutaj skończyłem już 17 level wbity, także czas odebrać sobie nagrody. Tutaj mamy rzadkiego 85, tutaj mamy dwóch piłkarzy 84 i za 15 poziom mamy tutaj do wyboru albo piłkarza gwiazd, albo paczkę 7 piłkarzy 85. Także myślę, że tą paczuszkę sobie weźmiemy, wpadnie więcej foderku. Także tutaj przyda się na pewno do ikony. Cześć Makembe, siemanko, siemanko. Widzę, że z lekcji jeszcze ciśniesz. A do której masz? Dobra, to bierzemy tą pakę, nie? Paczkę sobie otworzymy. Mamy sporo fajnych kart jeszcze w paczkach, na przykład Dembele, który kosztuje 7 milionów. Także fajne jeszcze karty bohaterów, także jest co trafiać. Cześć Dawid, siemanko, siemanko. Tylko tak, najpierw sobie otworzymy troszeczkę paczek, bo porobiłem trochę architekta, słuchajcie, właśnie, tego architekta muszę przycisnąć, bo dużo już mi nie zostało do końca, tak naprawdę jeszcze 43 rozbudowy, mam 5 dni na to, także jeszcze trochę czasu zostało, ale muszę trochę przycisnąć, żeby czasami nie zostać z ręką w nocniku. Robię Rolfo na razie. Smolarka pewnie też zrobię, ale to w drugiej kolejności. Najpierw chcę zrobić dzisiaj ikonę, Rolfo sobie dokończyć, bo już mam dwa składy zrobione, jeszcze trzy składy, te najdroższe akurat mi zostały, ale spokojnie, damy radę. No i Smolarkę oczywiście też zrobię. Cześć Bartek, siemanko, siemanko. Także naprawdę fajnie, że pokazało się tyle fajnych SBC do robienia, jest na co ten foderek wydawać, także mam nadzieję, że w tych paczkach, które będziemy sobie otwierać, no poleci dużo tego foderku, żeby właśnie było z czego budować. Cześć Hubert, siemanko, siemanko, fajnie, że wpadłeś po dłuższym okresie. Cześć Grzegorz, witam serdecznie, siemanko. Czyżby Kobel? Nie. Myślałem, że już Kobela trafiamy w pierwszej paczuszce, nie, ale jest Sommer, 84. Też nie najgorzej. Słuchajcie, z duplikatu będziemy sobie budować informy, bo informy też się przydadzą, w zasadzie cały czas się przydają praktycznie do wszystkiego w tej grze, także z duplikatu będziemy sobie budować informy. Tutaj mamy Sommera właśnie do przepałki, także zaraz go sobie wrzucimy. Cześć Stasiu, siemanko, cześć Gnocik, witam serdecznie. Na co dzisiaj liczę? Kurczę, no wiecie, obejrzałem sobie na YouTubie troszeczkę osób, które robiły te ikony. No to jedna na 5 pików to była jakaś ikona fajna, jakaś ikona Toty. No będzie ciężko z tą ikoną Toty, żeby cokolwiek trafić, aczkolwiek kto nie próbuje, ten na pewno nic nie trafi, także będziemy próbować. Cześć Maksiulek, siemanko, cześć Szymon. A jeżeli na przykład nie trafimy ikony Toty, to na przykład chciałbym trafić jakiegoś piłkarza, który trafiłby do mojego składu. Albo na przykład Yashina, którym gram, ale mam go wymiennego, a chętnie bym go sprzedał i pograł troszkę niewymiennym. Także jest sporo fajnych kart, do trafienia, ale czy coś się uda, to zobaczymy. Cześć Adaś, witam serdecznie. Adaś na przykład utrafił tego Mateusa, tak? Jeśli dobrze pamiętam. Także no widać, że można coś fajnego trafić z tej ikony, ale czy się uda, zaraz zobaczymy. Cześć Hubert. Cześć Grzesiu, drugi Grzesiu. Siemanko, siemanko. Szymon mówi, że Ronaldo dzisiaj wejdzie. No, to by było pięknie, słuchajcie, to by było pięknie, to byłaby ekscytacja. Od razu chciałoby się grać w tą grę od nowa. Ale boję się, że znowu się skończy tak, wiecie, tak jak w większości przypadków. No ale zobaczymy. Ostatnio narobiliśmy tych heroesów sporo i też nic za dobrego nie poleciało.
Najgorsze jest to, że tutaj cały czas są ładowane te ikony podstawowe, nie? I też nie chciałbym, żeby trzy podstawowe ikony mi wyleciały, bo to byłoby najgorsze z tego wszystkiego. Ale zobaczymy. Jeszcze mamy sporo fajnych paczek do otwarcia, także zobaczymy, co z tych paczek poleci. Jak tam, Rolfo? Robię dopiero, wiesz? Robię dopiero. Mam dwa składy skończone. Także przede wszystkim najpierw chciałem tą ikonę skończyć dzisiaj, a Rolfo sobie będę budował, wiesz, w tygodniu, nie? Tak, żeby na następny Food Champions już, już było. Ale Rolfo, wiecie, no wiadomo, że ona jest po kontuzji, także nie wiadomo, czy zagra te trzy mecze. Ale nawet jeżeli nie zagra trzech meczy, no to Barcelona jest na tyle dobrym zespołem, jeśli chodzi o ligę tą kobiecą, że spokojnie te trzy upgrade'y myślę, że jest w stanie zaliczyć, nie? Nawet jeżeli nie wyjdzie na boisko nawet na chwilę, także... Szymon, ty jak zawsze 89 max. Masakra. Siemanko, Dawid, siemanko, siemanko. Widzę, że wbiłeś na Twitcha, siemano. Czy Getz jest wymienny? Nie wymienny. Dobra, to już mniejsza z nim. O, Stasiu, widzę, że informa Van Dijk'a trafił. No to widzicie. No jednak czasami się szczęście uśmiechnie, nie? Trzeba próbować, trzeba próbować. No, a poza tym właśnie, tak jak tutaj Gnocik wypisałeś, co jeszcze fajnego można trafić z tych, co trafiłeś? No Pele, Jorginho, Zico na przykład, którego jeszcze nie zrobiłem SBC. Ale jakbym trafił, na pewno bym sobie nim pograł. No ja za pucharek też mi sporo właśnie foderków leciało, zresztą wszystko wrzuciłem na wczorajszym filmiku właśnie z tego pucharu, jakie to nagrody miałem. Siemanko Henomex, siemanko, o jest Żabinio, siemano, nawet się nie przywitałeś, kurczę, chyba że się witałeś, ale gdzieś pominąłem. No, Smolarka trzeba zrobić, słuchajcie, no nie byłbym Polakiem, gdybym nie zrobił Smolarka, nie? trzeba, to jest obowiązek. Myślę, że na parę meczów spokojnie wbiję, może nawet zamiast Mbappe go wrzucę. Słuchajcie, mamy chyba jakąś kartę? A nie, to jest Gwardiol, kurczę, ja tu mówię, coś jakieś dziwne flary, a to tylko Gwardiol. To sorry, Żabinio, widocznie gdzieś tutaj w ferworze walki. A faktycznie, jesteś, sorry. Dopiero teraz widzę, jak przewinąłem czat, bo to jednak ten czat na początku live'a zawsze mocno leci. Dobra, słuchajcie, jeszcze parę paczek tych z Architekta otworzymy. Mamy Francję, PS, Paris Saint-Germain, to nie może być Dembele. To musi być Baltimore. Cześć Mistral, siemanko. Widzę, że też już się zmęczyła ta gra, co? No wiadomo, że takie karty jak Smolarek, jest wiele lepszych opcji, nie? Też mam w składzie lepsze opcje, ale no to jest Polak, no trzeba się pobawić trochę tą grą, bo to jednak, wiecie, ja już przestałem się pocić, zwłaszcza w weekend grałem sobie Food Champions, miałem 4-3, wygrywam mecz chyba jedną bramką. Po meczu, ledwo się mecz skończył, wywaliło mnie do menu i jak wszedłem z powrotem, nie straciłem połączenia z internetem, nie? Wywaliło mnie do menu, patrzę, a mam, że odłączyłeś się od gry, nie? Także przegrałem wygrany mecz, nie? Cały mecz zagrałem, wygrałem, napociłem się, a na koniec przyznano mi porażkę, także... Doszedłem do wniosku, że w TF Champions już sobie odpuściłem, bo już po prostu mentalnie nie dałem rady, nie? Już nie dałem rady, mówię, co ja będę się pocił, tutaj mecze wygrywam, a dostaję potem na koniec porażkę, także... Porobiłem sobie podczas meczy wszystkie wyzwanka, które się pojawiły. Właśnie też pamiętajcie, że naprawdę, jeżeli brakuje wam punktów doświadczenia, to zróbcie sobie ten Adli, nie? Tutaj jest sporo XP do zgadnięcia. Za każde to wyzwanie macie 500 XP i za całą grupę jeszcze kolejne 500, czyli 2500. Ja sobie po prostu Food Champions wrzuciłem trzech piłkarzy z Bundesligi i sobie to zrobiłem podczas Food Champions, nie? Już tam trudno, tam przegrałem więcej meczy niż powinienem, ale przynajmniej sobie zrobiłem 2500 XP. Także nie jest to trudne, oczywiście jak chcecie możecie to zrobić sobie w Squad Battles i też zgadnąć, nie? Także...
Dawidowski, Złoty Wiedźmin czy Carvalho z SBC? To pytanie do Żabinia. Żabinio ci zaraz odpowie, kto jest lepszy. Ja nie grałem tym Carvalho z SBC, także ciężko, nie chcę się wypowiadać, wiecie, o kartach, którymi nie zagrałem. I raczej go nie będę robił. Także może Żabinio tutaj ma jakieś info z pierwszej ręki. Maksiurek, Złoty Depay strzelił bramkę z 30 metrów. O kurczę, to musiało boleć. Ale słuchajcie, ja ostatnio palmerkiem jakie brameczki zacząłem strzelać, to jest coś niesamowitego. Te strzały finezyjne teraz po tym nerfie strzałów z fałsza, naprawdę wydaje mi się, że znowu wracają do mety. Bo mój Palmer na 4 strzały finezyjne w meczu strzelił 4 bramki w jednym meczu, nie? 4 na 4 mu weszło. Coś niesamowitego. Dawidowski, no tutaj jest info, że chyba lepiej tego... Znaczy Carvalho ma, z tego co Żabino pisze, małe szanse na upgrade. Ale słuchajcie, ja już złotym Van Dijkiem to już nie gram... No nie wiem, od miesiąca ponad, może nawet od dwóch. Szczerze mówiąc, ile można tym Van Dijkiem? Dajcie spokój, zwłaszcza tym złotym. No ja rozumiem, jak ktoś trafi informa czy coś, to jak najbardziej, nie? Jeszcze robię tutaj właśnie, podczas Full Champions robiłem ewolucję. No i dzięki temu miałem 3 piłkarzy z ligi niemieckiej, nie? Był Kimmich, Dina Ebimbe i Davies. Ale jeszcze chyba tam jeden czy dwa mecze muszę wygrać tą Diną, żeby wykończyć. Także u mnie naprawdę już Van Dijka, mimo tego, czy może byłby lepszy, może byłby gorszy, ja już się nad tym nawet nie zastanawiam. Po prostu gram innymi kartami, żeby właśnie się nie zmęczyć, bo cały czas jakbym w składzie nic nie zmieniał, nie chciałbym się szczerze mówiąc grać, nie? Także trzeba szukać czasami czegoś innego w tej grze, bo... Jak trzeba, wiecie, co tydzień się gra Food Champions, 20 meczy, eliminacje, 10 meczy, potem jeszcze rivalsy, jakieś puchary i tak dalej, to mi się najlepiej grało właśnie w pucharze, bo grałem innymi kartami niż zazwyczaj, nie? Dlatego polecam zmieniać sobie od czasu do czasu składzik, nawet zagrać teoretycznie gorszą kartą, ale żeby po prostu troszkę świeżości nabrała ta gra, bo tak to... już teraz czuję po sobie, że już nie mam takiej pasji, wiecie, jak na początku gry, gdzie składy się zmieniało praktycznie z dnia na dzień, bo co chwilę się coś trafiało w paczkach, jak się zaczynało od złotych, zwykłych wersji każdej karty, to teraz jak gram już setny mecz z tą samą kartą, tym samym składem, to no po prostu no, nie czuję takiej pasji do tego, nie? Żeby cały czas tym samym składem grać. A wiadomo, że jest z czasem jest coraz ciężej skład zmienić, bo już po toty każdy ma takie wywalone składy, że żeby tu upgrade zrobić, to trzeba trafić jakiegoś naprawdę kozaka. Także ja sobie szukam właśnie odskoczni w innych kartach, ale to oczywiście każdy gra za siebie, każdy za siebie odpowiada, za swoją drużynkę. Ja tylko mówię o sobie, nie? Dokładnie, Kill, właśnie o to chodzi, żeby fan z gry był. Wiadomo, że ta gra czasami sprawia dużo nerwów, dużo negatywnych emocji. Zwłaszcza po jakichś głupich bramkach albo dziwnych zachowaniach zawodników. Dlatego mówię, no trzeba sobie to jakoś zrekompensować, nie? Dlatego mówię, smolatka na pewno zrobię. Dzisiaj robimy ikonkę. Chociaż też jest bardzo droga, bo 3 składy. 8-8, 8-7, 8-6. No to dosyć dużo sobie wołają, nie? A się może okazać, że trafimy 3 karty podstawowe ikony, także... może być śmiesznie. Cześć Antony, siemanko, witam. Widzę jeszcze w pracy. To tam na spokojnie pracuj sobie. A my tutaj sobie otworzymy jeszcze parę paczek i zaraz będziemy robić ikonkę. Mamy już jeden składzik zrobiony, także jeszcze 2 składy i będzie z głowy. O, Maciek widzę, że robi Carvalho, elegancko. Ja Yeti Gamer, miałeś to samo, no widzisz, ale to teraz też podczas Food Champions, czy kiedy? Czy już kilka razy? Bo też się tak mogło zdarzyć. No mówię, takie rzeczy najbardziej wkurzają, nie? Wiecie, poświęcacie czas, gracie ten mecz i na koniec was wywala z gry i zalicza porażkę, nie? No coś... Jak to, ze Squad Battles się wywaliło? To jeszcze pół biedy, no to pół biedy. Squad Battles to tam, wiesz, możesz sobie powtórzyć meczek, nie? Zresztą Squad Battles trwa troszeczkę krócej niż normalny mecz, także...
A tutaj wiesz, pocisz się, grasz z przeciwnikiem, który ci robi greedy po strzelonej bramce, wiesz, chcesz mu udowodnić, że jesteś lepszy. Fajnie, wszystko pięknie. I na koniec, pyk, wywala cię do menu. Dawidowski, no ten Carvalho jest dosyć drogi, a nie wiem, właśnie tutaj Żabinio też podpowiada, że może pomyśl o tym Cannavaro. Wiadomo, że jest niższy, ale też jest dobry. Fabio Cannavaro. O, Wojtek właśnie tutaj sobie ustalił, że gra tylko Polkami. Także to też jest jakaś opcja. Ja powolutku też będę sobie jakiś składzik Barcelony tworzył. Teraz robię Rolfo, Hansen już mamy. Aleksie Putella strafiłem, tylko że złotą wersję co prawda, ale już jest. Także już kilka kart z Barcelony też sobie powolutku będę zbierał. Dawid mówi, że Cannavaro średni. Tutaj znać jak ten Carvalho, jak już zrobisz do końca, jak tam będzie ci śmigał u ciebie. Cześć Adam, witam serdecznie, dzień dobry, witamy, witamy na live'ie. No Maksiulek, tak to niestety jest czasami w tej grze, że to wiecie, no nie na wszystko mamy wpływ, nie? Ale myślę, że to się nie zmieni też na następnej FIFA, bo ta gra jest cały czas odświeżana, tylko zmienione składy, lekkie tam dodane coś do gameplayu, a tak naprawdę cała mechanika gry jest praktycznie kopiuj wklej, nie? Także te wszystkie cheaty, które są na PC-tach i tak dalej, to wszystko będzie cały czas jakby no w następnej FIFA też, dlatego tak się nie nastawiam, że to się kiedykolwiek zmieni. I będziemy musieli z tym żyć po prostu do końca istnienia EA Sports FC24. Cześć Liso, siemanko, siemanko, witam serdecznie. Dzionek bardzo dobrze, Bartek, dzionek bardzo dobrze. W końcu się robi ciepło, nie? Od razu jest przyjemniej na zewnątrz. Jak mam wyjść z domu, wiecie, i w tej szarudze łazić, to zupełnie inaczej jest teraz, gdzie słoneczko zaczyna świecić, troszeczkę lepsze nastawienie do życia. Jest przyjemnie. Także zobaczymy, jak będzie przyjemnie po naszym piku z ikoną. dobra, słuchajcie, zrobimy sobie tak. Przypalę kilka duplikatów, bo tutaj tego fantazy architekta trzeba też skończyć kiedyś. A jeszcze mam chyba 40 ileś razy go zrobić, także żeby zgadnąć wszystkie nagrody. Listo, czy Carvalho będzie lepszy od Varana? Kurczę, nie wiem, wiesz, chyba bym Varana jednak wolał. Varan ma to do siebie, że jest lepszy niż jego statystyki na to wskazują, także jest kilka takich kart, które po prostu wiesz, że mają taką sylwetkę i tak się świetnie wpasowują w tą, w silnik gry, że wiesz, że będzie dobry, nie? I takim graczem właśnie jest Varan, między innymi. Ja bym go nie zmieniał. Ja bym go nie zmieniał na Carvalho. Chyba, że jesteś fanem Carvalho, nie? To może tak, albo nie wiem. Pasuje ci do składu bardziej. To ewentualnie, ale myślę, że jakiegoś tam skoku jakościowego nie odczujesz, nie? Jajeti, czy opłaca się pocić tego Luisa Figo? Nie sądzę, wiesz, na tym etapie gry ta karta to wyszła, nie wiem kiedy. Kiedy Thunderstruck było? Coś to było chyba, nie wiem, z 3 miesiące temu, nie, ta karta. No już teraz jest wiele innych opcji lepszych, także moim zdaniem lepiej już paczkę wziąć niż tego Luisa. Siema Marian, siemanko, co lepszego niż Diaby 87? O kurde, sporo kart jest lepszych od niego. W listopadzie, no słuchajcie, mamy marzec, nie? Mamy marzec, także moim zdaniem ta karta, no była dobra wtedy, ale teraz jest tyle innych lepszych opcji, że nie ma sensu chyba moim zdaniem. Już lepiej zaryzykować, wziąć foderek, spróbować coś trafić z nowych promocji niż się bawić w karty sprzed 4 miesięcy, nie? Także na LP zamiast Diabiego, no naprawdę jest tyle kurczę kart fajnych. Zaraz zobaczę po moim składzie, co ci mogę ewentualnie
polecić? No wiadomo, Mbappe, ale na lewe skrzydełko, no Malena to by trzeba zrobić, Rashford, ale to jest droga zabawka. Czekaj, zaraz ci powiem, kogo tutaj na LP mówisz, tak? Nie na LS. O, Emilio Butragenio, ten specjalny jest spoko. Vini złoty, jeżeli cię nie stać na nic lepszego. Paulo Futre to tak średnio, ma te gwiazdki takie trochę słabe. No tutaj akurat za dużo kart ja na lewą pomoc nie mam. Sam Maximeo, ale już teraz go nie zrobisz. No nie, no jest tyle kart fajnych, naprawdę, no nie wszystkie mam w składzie, ale... ale jest naprawdę więcej lepszych opcji. Szybki jest, to na pewno, nie? Szybki jest, ale... Ale już na ten etap gry myślę, że wiele lepszych kart się znajdzie. Zresztą polecam mój filmik właśnie, który Żabinio też tam maczał w nim palce, że tak powiem. Najlepsi skrzydłowi do 1 000 000 monet. Możecie sobie zobaczyć na moim kanale. Także Marian, zapraszam. Na kanale jest filmik. Masz 10 najlepszych skrzydłowych. Czy na lewą, czy na prawą stronę, nie? No, widzę, Liso też tutaj ładnie docenia Waranka. Nie, no jest top. Siema Tomek, siemanko, wszystko dobrze. A jak tam u ciebie? Cześć Tomasz, siemanko. Tomasz, ale trafiłeś czawiego tego Toty, czy zwykłego? A właśnie, ten Żuli, to on może grać na LS? Czy tylko na prawej, ten Żuli? Co się wiadomo, w meczu można go przestawić, ale czy można go ustawić, wiesz, w taktyce, nie? Startowej. Bo już nie pamiętam, czy miał na lewą stronę też. Tylko prawa. Aha, no to gorzej. A też jest fajna karta z możliwością upgrade'u. I też jak grałem na niego w Food Champions, no to naprawdę ten dribbling, obracanie się z piłką, top, nie? Jeśli chodzi o tego Żuliego. Naprawdę fajna karta, się wydaje. O, właśnie, to Smolarek da radę, właśnie. Trzeba, no właśnie, czemu ja tego Smolarka od razu nie powiedziałem? Żabi nie ma rację, no tego Smolarka bierz od razu. Nie jest za drogi, 3 składy do zrobienia. Także na pewno za Diabiego będzie o wiele lepszy, nie? A, wpadłeś zobaczyć, co słychać. No, właśnie robimy ikonkę, słuchaj, także jak jeszcze zostaniesz parę minut, to zobaczysz, co tam mi wypadło właśnie z tej ikony. Mówię, jestem zaskoczony tym, że dorzucili te ikony Toty, nie? Do tych pików. Co jest oczywiście fajne, ale nie sądziłem, że oni tak szybko dadzą ikony Toty do trafienia z powrotem. Właśnie, z ewolucji też można sporo fajnych kart zrobić. Przecież było jeszcze do niedawna, chyba nawet są jeszcze karty Future Stars, nie? Chyba jeszcze do zrobienia w ewolucjach, tam do upgrade'ów. To tam też było tych skrzydłowych mnóstwo. Także coś można sobie wybrać. Oczywiście mój filmik na ten temat też jest na kanale, także jak ktoś potrzebuje, to zapraszam. No, w końcu jakiś walkout, słuchajcie, z tych rozbudów, bo tu otwieram te paczki i nic nie leci. W końcu wleciał Toni Kroos, także jest jakiś walkout. Zaraz sobie otworzymy jeszcze lepsze paczki, ale najpierw jeszcze te z architekta sobie otwórzmy do końca. O, Atenea jest do zrobienia, właśnie. Jest naprawdę tyle tych kart. Malart właśnie, też jest dobra. Naprawdę, jest czego wybierać i wcale nie trzeba wydawać kasy, nie? Ale mówię, no, jako Polak myślę, że Smolarek też nie będzie złym wyborem. A gdzieś tam widziałem jakiś w przeciekach, jak miał być ten Smolarek, to chyba Ebiego dali na zdjęciu na początku, nie? Jak to EA, kurczę. Zawsze gdzieś tam muszą się pomylić z czymś. Ruben Neves, Harcic niewymienna, Ruben pewnie też. Dobra, to tych to przepalimy. Zrobimy pika z informem do końca. O, Żabinio już testował Smolarka, także widzicie. Ja też go na pewno zrobię i też się będę nim bawił w Food Champions, nawet kosztem Mbappe.
Mbappe sobie najwyżej odpocznie. I też się Smolarkiem pobawię, także... A jak zrobił ktoś ten, Frankowskiego w SBC, tym radioaktywnym, no to teraz może go ulepszyć, nie? W tej nowej Evo za stówkę. Także też fajnie wygląda. To już można sobie fajny składzik z Polaków zrobić, jeszcze bułkę na bramkę dać. I jest naprawdę już pół składu z Polaków złożonego, nie? Aj, zapomniałem tutaj chyba kogoś dorzucić. Dobra, pik z Informem. Zobaczymy, co z tego pika poleci. A, Hadzic jeszcze miałem przepalić. A, to jeszcze przepalimy sobie spokojnie. Zobaczmy. O, proszę, Berardi 8-8, nawet Diaz 8-6. Ale te piki zaczęły ostatnio oddawać, powiem wam szczerze. Pod względem overalla naprawdę, naprawdę fajnie to wygląda. Ale oczywiście bierzemy Berardiego 88. Elegancko. Właśnie takie piki warto sobie robić. Dobra, to jeszcze z dwie rozbudowy architekta zrobimy, żeby przepalić duplikaty. I zaraz otworzymy te najlepsze paczki, w tym 85x7. A i tu rosnącą musimy zrobić. Także tutaj też tego foderku jeszcze trochę powinno polecieć. Jeszcze raz, jeszcze możemy zrobić te paczki 84x5. Dwie już mam skończone, jedną jeszcze jest do zrobienia. Także tutaj też powinno troszkę foderku wlecieć. Kiedy ikona? No tak jeszcze z 10-15 minut myślę zejdzie. Zanim ja to wszystko poprzepalam i otworzę te resztę paczek, to jeszcze tak z 10-15 minut, ale dzisiaj normalnie otworzymy bez zasłaniania, słuchajcie. Normalnie sobie otworzymy tego pika, żeby już nie zwlekać, nie przedłużać. Otworzymy normalnie i zobaczymy, czy przyniesie to szczęście, bo za 2-3 dni znowu będzie można zrobić tam ikonę, to wtedy może sobie zasłonimy, jak nic dzisiaj nie poleci. A dzisiaj już normalnie, tak żeby was nie trzymać za długo w niepewności i siebie też, bo ja też sam jestem ciekaw, co mi tam poleci z tej ikony. A robię praktycznie każdą ikonę, jaka wychodzi, nie? Praktycznie każdy pik z ikoną. Już bohaterów chyba tych ostatnich dwóch odpuściłem, co się tam zrefreszowało 2 dni temu. Bo jednak bohaterów też się otwierałem i też nic nie poleciało. Ale ikonki nigdy nie opuszczam, bo jednak zawsze warto spróbować trafić właśnie Ronaldinho, Pele, Ronaldo, czy nawet te karty Toty, co teraz są w tym piku. Także ikonki zawsze robię. Jakoś tak czuję podniecenie większe, jak otwieram pika z ikoną, czy nawet paczkę zwykłą. Dobra, tutaj mamy Ojelzabala znowu. Cześć Robert, siemanko, witam serdecznie. Jak tam Dzionek? U ciebie? Żabino, właśnie, bo tam on chyba reprezentuje Feyenoord, nie? A Feyenoord, z tego co widziałem, to chyba dosyć wysoko są w lidze. Tam chyba na drugim, czy na... Na drugim miejscu chyba byli, jak ostatnio sprawdzałem, także myślę, że Smolarek będzie miał też, no, duże szanse na plus 2. Z plus 2 jak dojdzie, no to będzie rzeźnik, nie? Cześć Mati, siemanko, co tam masz za pytanko, wal? I grają na placku, to tym bardziej. To tym bardziej. Właśnie Smolarek ma taką fajną, kurczę, sylwetkę, że ciężko go przepchnąć, nie? Taką stoki ma, nie? To coś jak Depay. Także to mi się to zawsze w Smolarku podobało, że ciężko było go tak właśnie z równowagi wyprowadzić podczas meczy. Poza tym ma ten styl gry, nie? Ten właśnie do prowadzenia piłki, ciężko mu ją odebrać, także myślę, że Smolarek będzie robił robotę. 98 równowagi ma, skubany, to ładnie. Trafiłeś Bombastos 91, lepsze za udogi? Moim zdaniem tak. Jeszcze jak z upgrade'ami, to już będzie w ogóle rzeźniczka. W ogóle Bombastos jest bardzo dobra w tej grze. Nie wiem, grałem tą wersją 90 UCL i naprawdę mi się podobała. Także ja bym za udogi raczej zmienił. A czy Rodri za Gendozi? Rodri Fire, wiesz co, już nie pamiętam, jak ta karta dokładnie wygląda.
Agendozji 8.8. Już nie pamiętam, wiesz, tych kart. Ale tutaj Żabinio podpowiada, że Gendozji lepszy. Bo Gendozji taki bardziej, no chociaż obydwaj tacy bardziej defensywni, nie? Siema Tomasz, siemanko, siemanko, witam serdecznie. O, Caruso, oczywiście nie wymienna, ale to już wyrzucamy, już tych jeden jak duplika, to już tam nie będę przepalał. Jeszcze parę zostało. O, zobaczcie jak ta paczka fajnie wygląda w ogóle. Paczka 7 kart 8-5, nie? Zobaczcie, wygląda jakbyśmy tutaj mieli kartę Toty trafić jakąś. Co jest oczywiście niemożliwe z tej paczki. Ale sam design w ogóle mnie zdziwił, słuchajcie. Dobra, to co, otwieramy tą pakę. Otwieramy tą pakę, co? Bo tu, kurczę, na pewno są... czekają na nas jakieś fajne walkouty. Ale mówię, wygląd kart Toty. Skoro tam nie ma kart Toty, trochę dziwnie to wygląda, nie? No dobra, to co, otwieramy pakę 7x85. Zobaczmy, jakie walkouty tutaj będą. Na razie nic ciekawego. Jest Francja, napastnik. Ach, jednak Griezmann, ale jest podwójny oczywiście. I Oblak 88, 2x88. Ciekawe, czy będzie jakaś karta Food Fantasy w środku. Zobaczmy. Jest Les Mellow, czy jakoś tam się tak nazywa, tylko że ja już go mam, nie? Niewymiennego. Ogólnie słabo, słuchajcie, ogólnie tylko dwie karty 88. No tak średnio, nie ma takich naprawdę potężnych walkoutów tutaj, nie? 2x88. Oblak wymienny na szczęście, to nie musimy go przepalać. No dobra, do tego Les Mellow, Crossa i Griezmana sobie przepalimy. I zrobimy kolejny składzik na ikonę. Tutaj jest. Muszę ją dodać do ulubionych, żeby już jej nie szukać. Czyli składzik 87. No, Baresi to raczej do SBC. niestety. Dobra, co... Aha, Griezmann miał być, tak? Griezmann, Kroos. Gdzie jest Toni Kroos? Halo, jest. I jeszcze Les Mellow. Dziwnie się nazywa koleś. Kurczę, jak go teraz znaleźć? Chyba w ten sposób trzeba. Czekajcie, bo coś mi dzwoni. A, sorry, już tak, już mikrofon. Czemu? A, czekajcie. Nie, on jest Ligi Francuskiej przecież, nie? Czy z innej? Gdzie jest ten Les Mellow? Halo. Kurczę, słuchaj, a nie, dobra, już jest, dobra, już go dodałem. Okej, okay, czyli tak, składzik 87, czyli jakiś zwykły złoty jeszcze wrzucimy. Irene Paredes może, Edelsona. Jakiś 80, no musimy tutaj Ewy Paredes niestety też przepalić. Wrzucimy tutaj Rolfo, Odegaarda, troszkę się nazbierało już tego foderku. Wojtek, trafiłeś granicza 92? No to dobry traf, pewnie, że tak. Chociaż dużo nie brakowało, żebyś trafił tą lepszą wersję, nie? Tego zielonego, nie?
Czekajcie, jeszcze za dużo. Jeszcze możemy tutaj coś tutaj uratować. Jeszcze za dużo? Kurczę. Spróbujemy może jakąś 86 jeszcze dorzucić. Saka Militao, Little. Cześć Mariusz, siemanko. Z ikony Kafu ci wleciał. No to elegancko chyba, co? Chyba dobrze. Jak Kafu. Ale ten zwykły Kafu, nie? Nie ten specjalny. Kafu duplikat. O kurczę, najgorzej, bo to zrobiłeś SBC pewnie, co? Tego Kafu. To najgorzej. Ja nie robiłem SBC, ale kurczę, mi ani jeden nie chce wlecieć. Nawet nie duplikat. Dobra, słuchajcie. To tak, to jeszcze parę tych rozbudów otworzymy i zaraz potwieramy już te potężniejsze paczuchy. Tutaj nic nie ma, także przewijamy. Ale z tych, powiem wam szczerze, z tych rozbudów architekta jakoś tak średnio sypie. Lepiej pewnie robić player picki 80 plus, przepraszam. No ale chcę zrobić do końca tego architekta, także tak czy siak muszę już to dokończyć. A już Mariusz, zrobiłeś Rofo do końca, czy jeszcze coś zostało tam? Aj, Fenerbahce. To tego nie potrzebujemy. Dobra, słuchajcie, z tych rozbudów tam nic nie leci, to otwórzmy jeszcze parę takich lepszych paczuszek. Tu jest paczka z 85+, zobaczmy, czy będzie walkout. Jest Anglia, LS, Manchester United. Aha, dobra, to jest ta pani. A nie, to jest Rashford, dobra. Ale to nie jest nawet walkout. Ale Rashforda na szczęście już mam przepalonego, także nie musimy go nigdzie wrzucać. Rzadkie 84+, to jest za codzienne mecze. Nic specjalnego. Francja, S.O. Paris Saint-Germain, czyli pani Dudek, jeśli dobrze kojarzę. A nie, to Hernandez. No ja, przecież Francja, a nie Polska. Dobra. No to pani Dudek mi częściej leci niż ten Hernandez i o nim zapomniałem. Dwóch rzadkich 84+. Lecimy. Co tym razem? Znowu Anglia. P.O. Będzie trend? Tak jest. Jest trendzik. Podwójny walkout, słuchajcie. Jest podwójny walkout. Zobaczmy, z kim trencik do nas wyjdzie. João Cancelo. Kurczę, 2x86. Ale i tak, z takiej paczki. Lucas Neto. No dokładnie, dokładnie. A co tam? Nazwisko to samo. Lecimy dalej. Dwóch rzadkich 84. Czy znowu będzie walkoutik z tej paczki? Koulibaly. Także tutaj raczej nie będzie walkoutu. Dzięki Adamu za suba. Dzięki wielkie. Koulibaly i Günther. O, to idealnie chłopaki wpadli, żeby ich przepalić w kolejnym piku. Informa. Szybciutko zrobimy sobie jeden składzik z nimi. Czyli Günther i Koulibaly, Koulidaly. No, także słuchajcie, 5 minutek i będzie już ikonka. Myślę, że w ciągu 5 minut skończymy. Jest Koulibaly, jest Günther. I tutaj wystarczą 81. Cyk, cyk. Jeszcze jedna gdzieś tutaj. O, jest Glass na przykład. Dobra. Okej, i kolejny składzik na Informa. Naprawdę, polecam robić, jak robicie jakieś rozbudowy. Czy to właśnie architekta, czy robicie player picki, no to myślę, że te informy za darmo się będą robić, a wiadomo, lepiej zrobić tak niż płacić 30 tysięcy z rynku, nie? Także tutaj zdecydowanie bardziej się opłaca. Dobra, jeszcze jakieś fajne paczki tutaj mamy. Aha, mamy 85x4 na pewno.
A to jeszcze, jeszcze tych dwóch otwórzmy. 2 razy 84. Znowu Anglia. Znowu PO. Znowu trend. Drugi raz. Trend w każdym polskim domu, słuchajcie. Jest trencik. Ale to jest tylko jeden walkout. Dobra, to trenta już sobie przepalimy i robimy tą ikonę do końca. Potem otworzymy resztę paczek oczywiście. I będziemy już sobie tą Rolfo też kończyć. Ale lecimy. Czas na ikonę, czyli gwoździa programu. Dobra, tutaj żadnych informów nie trzeba, także zwykłe, złote, rzadkie wystarczą. Dobra, wrzucimy Sona. 8 szóstek widzę, mam sporo. Jakieś 85 się dorzuci i będzie... A, Trenta muszę przede wszystkim, no, przypalić. Mariusz, Charlton ci się znudził? No to rób smolarka, pewnie, że tak. Słuchaj, no, na pewno lepiej się będzie grało taką kartą, do której czujesz jakiś sentyment, coś tam, wiesz, jakąś większą więź, niż do karta, którą już grasz po raz setny i wiesz, i jakoś nie czujesz frajdy, nie? Dlatego myślę, że ja też na pewno smolarka zrobię, nie? To też jest, to jest już pewne. Bardziej niż pewne. Cześć Stik, siemanko, trafiłeś idealnie, słuchaj, bo właśnie otwieramy pika z ikoną. Dajcie znać na czacie, jak myślicie, co poleci? Czy będą trzy złote, trzy zwykłe, podstawowe wersje ikony, czy jednak może coś lepszego? Mamy tutaj ikony podstawowe, zimowych kart wieloznacznych lub ikony Toty. Także tutaj, jak jedna ikona Toty poleci, jakakolwiek, słuchajcie, wszystkie ikony Toty są super. Nawet bramkarz też bym się nadał. Także no każda ikona lepsza niż podstawowa będzie tutaj zwycięstwem. Siemano Adamus, siemanko, witam serdecznie. Dawid mówi, że poleci Gattuso, Scholes i Toty Ham. Oby Toty Ham, no to nie, to już byłoby naprawdę jak w lotka wygrać, nie? Mniej więcej. Ale nie sądzę, że się uda. Aczkolwiek zobaczymy, tu się wszystko może zdarzyć, co my tu jeszcze mamy? Żabinio mówi, że będzie Lam, tak? Albo Essien Toty. Też byłoby dobrze, na pewno by się znaleźli w moim składzie. Adamus, właśnie otwieramy ikonę, słuchaj, otwieramy ikonę. No i zobaczymy, jeden z trzech, jest pik jeden z trzech, także jakaś szansa na jakąś fajną ikonę jest. Trenta chowamy do składu. I słuchajcie, tak jak mówiłem, dzisiaj bez zasłaniania otwieramy od razu, także już bez przedłużania. Trzymajcie kciuki po prostu, żeby było chociaż coś, nad czym będzie można się zastanowić, jeśli chodzi o wybór do pierwszego składu. To co? Lecimy, otwieramy. 3, 2, 1. Niech się dzieje, co chce. Otwieramy. Jest karta specjalna jedna, ale to nie jest karta, niestety, która znajdzie się w naszym składzie. Jest też Vidic, jest też Owen, dwie karty z podstawowe. Lipa, nie? Lipa. Tyle foderu, słuchajcie, tyle foderu poszło, żeby trafić Linekera albo Vidicza albo Owena. Nie róbcie tego w domu, słuchajcie, nie róbcie tego w domu. No w październiku Vidic byłby na pewno spoko, nie? Zwłaszcza wtedy jeszcze było jego SBC nawet do zrobienia. Jakbym bardzo go chciał, to już bym go miał. No szkoda, kurczę. No wezmę tylko Linekera chyba pod foder i tyle, nie? Trzy składy przepalone, słuchajcie. Trzy składy przepalone, żeby trafić takie trzy karty. No ale dobra, bierzemy tego Linekera, przepalimy go sobie. Masakra. Dobrze, nie zasłanialiśmy, bo i tak nie byłoby czego odsłaniać za bardzo. No dobra, to spróbujmy trafić jeszcze jakąś kartę Food Fantasy. Mamy jeszcze troszeczkę paczuszek do otwarcia. Kozi, czy ten Carvalho dobry? Nie grałem nim, także nie wiem, ciężko mi powiedzieć, wiesz. Po statystykach wygląda spoko. Tylko tam chyba ciężko będzie o upgrade'y, nie? Także... Nie wiem, jak z tymi upgrade'ami to będzie wyglądało. Także słuchajcie, może jeszcze na tym streamie trafimy jakąś fajną kartę.
przynajmniej Food Fantasy. Mamy tutaj panią Lilu, jest podwójny walkout. Ciekawego w tej paczce. Jest Oblak po raz drugi. Mariusz, jeżeli chodzi o meczyk, to nie dzisiaj, wiesz? Dzisiaj będziemy kończyć, otworzę te wszystkie paczki, będziemy już kończyć. Bo jeszcze muszę filmik nagrać. Także... Na następnym live możemy, jak najbardziej, to wtedy będzie więcej czasu. Bo nie, wtedy jeszcze nie będzie ikony, bo ikona wraca chyba dopiero w czwartek. Także jeszcze kupa czasu. Oblak James, dobra, Oblak James, to sobie zrobimy kolejny skład Orolfo. Tu już składy konkretne trzeba dać. 88, dobra, to zrobimy ten 88. I tutaj możemy tego Linekera od razu wrzucić. Lineker nam się do niczego nie przyda, tylko do przepałki ewentualnie. Dobra, 88 kart mam sporo, także tutaj spokojnie sobie ten składzik zrobimy. Bernardo, Griezmann, Oblak, Brąz jeszcze jest. I jeszcze 86 jakieś, także... Na razie, Dawid, dzięki, że byłeś, dzięki, że wpadłeś na live'a i trzymaj kciuki przede wszystkim. No niestety, dzisiaj nie poszło. Nie poszło z tym pikiem, ale słuchajcie, zrobimy następną ikonę również. Trzeba próbować. Ten na was w ogóle wygląda troszkę jak bułka. Na początku myślałem, że to bułka jest. Dobra, to może tego uratujemy. Może Griezmana też się uda. Nie, już Griezmana się nie uda. Ale może jeszcze coś tutaj... Jakąś 84 miałem przepalić, ale już nie pamiętam którą. To już mniejsza z nią. Chyba, że wy pamiętacie, jaką 84 miałem przepalić. Jakaś była nie ten, zduplikowana. Czekajcie, 87 nie. A nie, tu jeszcze coś uratujemy, słuchajcie. Coś jeszcze można uratować. Ale to chyba już więcej nie da rady. Dobra, już nie będziemy się bawić, słuchajcie, przepalamy. Najważniejsze, że ten najdroższy skład już mamy z głowy. I zrobimy sobie Rolfo, otworzymy jeszcze resztę paczek, bo tam jeszcze zostały te paczki 84x5. A, właśnie James miał być, dobra, to już mniejsza z nim. Stanior, u ciebie spika Butragenio, ale ten zwykły, czy ten napadzior? Dobra, tutaj mamy Rodrigueza, bez strzału. Dzięki Maciek, że wpadłeś. Trzymaj się. Do zobaczyska na następnym live'ie. Już w środę, słuchajcie. W środę następny live'ik. Tutaj mamy trzech rzadkich 83+. Anglia. PO, czyżby znowu trend? Nie, no słuchajcie, ten trend leci mi w każdej paczce teraz. Coś niesamowitego. On jest wszędzie po prostu. A, ZKW. No to już lepiej. O, jeszcze jest bułka. Jeszcze bułka wpadła z masłem. I terencik. Dobra, to bułkę przepalimy sobie i zrobimy sobie kolejny składzik 84x5. Tutaj bułeczkę wrzucimy. Akurat jeszcze jedna paczka była do zrobienia. Także bułka. Zresztą mogłem od razu tak zrobić i... O, i jest. ZKW, jest spoko, tylko te strzały ma słabe, nie? Jeśli chodzi o Butragenio, właśnie tego... O tego ZKW też trafiłem. I wszystko ma w porządku, tylko te strzały, nie? Takie troszkę słabe, no ale tak czy siak lepszy taki traf niż to, co ja dostałem dzisiaj z tego pika. Także i tak gratulacje. 81 jeszcze można wrzucić, też powinno wystarczyć. O, może nawet uratujemy 82 jakąś. A może jeszcze jedną? Jeszcze jedną uratowaliśmy. Dobra. Przepalamy bułkę. I lecimy. Otworzymy jeszcze resztę paczek. 10 paczek do końca, także... Jeszcze liczę, że jakąś kartę Food Fantasy trafimy. El Polako, siemanko. A, tego Trenta muszę. Dobra, Trenta to... Dobra, to już go wrzucę tutaj. Do tych wymian. Przynajmniej jakieś karty na architekta wpadną.
No, na lewym analogu to tak, to jak najbardziej, to się zgadza. Tylko mówię, te strzały jakby były troszeczkę lepsze, to byłaby już karta naprawdę idealna. Ale i tak jest dobra. Na skrzydełku można się pokręcić. W ogóle Butragenio to ma taką sylwetkę, że naprawdę można się nim bawić i kręcić przeciwników i mijać jak tyczki. Dobra, słuchajcie, trzy paczki 84x5, bo tutaj są już paczki z Architekta, to już tam pewnie nic nie poleci. Ale tutaj liczę na jakąś jedną kartę Food Fantasy przynajmniej. Otwieramy. Pierwsza paczka, 5x84. Hiszpania, SP, to będzie Parejo pewnie. Jest Parejo, ale jest podwójny walkout, zobaczmy. Kto tam jeszcze wyjdzie z tym Parejo. Ach, Kwicza. 2x86. To tak troszkę słabo. Cześć Mateusz, siemanko. Kwicza, Bastoni, Castils i Brand. No tych to już chyba będę wywalał, bo i tak tych 8-4 nie przepalę nigdzie. Mateusz, no pika z ikoną już robiliśmy, także to ci ominęło na pewno. Dobra, 5 piłkarzy, 8-4, numer 2. Zobaczmy tym razem, co poleci. Znowu Anglia, znowu... Nie, już myślałem, że Teren znowu poleci. Ale tu mamy panią Erbs i to jest podwójny walkout znowu. Dwa podwójne walkouty pod rząd. Zobaczmy. Mane, 86. Same kartki 86 lecą. Co jest grane? Co wleciało? Wiesz co? O, Pedro Poro wleciał. Właśnie, elegancko. O tym mówiłem właśnie, o kartach Food Fantasy. I w końcu coś mamy. Coś, co mam nadzieję dostanie sporo upgrade'ów. Nawet fajnie wygląda ta karta. Gang Hulita, słuchajcie, wszystko ponad 80, tempo 90, wystarczająco. Fajnie wygląda ta karta. Nie wiem, ile on kosztuje. Ale, no, 20 tysięcy. Ale jakieś upgrade na pewno dostanie. Tottenham wcale tak źle nie gra, także myślę, że Pedro dostanie jakieś upgrade'y. Co wleciało? No najlepszy był, wiesz co, Lineker 91, a reszta to Vidic i chyba tam jeszcze ktoś tam, już nie pamiętam tego trzeciego, nawet szczerze mówiąc, to był tak dobry traf, że już zapomniałem. Ale ogólnie słabo, nic nie poleciało dobrego, także... Ale mówię, Rolfo sobie przynajmniej skończę. A tutaj musimy przepalić Parejo. Może jeszcze Oblaka wrzucimy. Panią Little. Erbs. O, to wszystko, co potrafiliśmy przed chwileczką. Także słuchajcie, no z tego pika naprawdę nie poleciało za bardzo. Ale no mówię, no na pewno spróbujemy jeszcze zrobić następnego. Myślę, że będzie mnie stać, jak już tutaj zrobię architekta do końca. No myślę, że się uda. Spróbujemy jeszcze jakąś kartę specjalną wrzucić, bo widzę, że z tym overallem nie jest za dobrze jeszcze. Jakąś 88 najchętniej bym wrzucił. Może tego futra wrzucę, i tak nie będę nim grał. Patrz, ale jeszcze za mało, to może... Kurczę, jeszcze? A bo to jest 87, dobra, okej, ja myślałem, że 86 to jest skład. Dobra, to musimy coś lepszego tutaj wrzucić. Jakąś 90 może, 89. Morientesa na przykład, o, Morientes do niczego mi się nie przyda. O, tu już jest, tu już gra gitara, elegancko, dobra, idealnie. Parejo jest? Jest Parejo, dobra. To najważniejsze. No, jak trochę lipa, nie? Wczoraj też mecz oglądałem i tak naprawdę żadnych strzałów na bramkę. W drugiej połowie w ogóle chyba tylko jeden strzał na bramkę był w całym meczu, nie? Masakra, w ogóle się ciężko oglądało ten mecz. Masakra. Spoko Mateusz, rozumiem, nie ma sprawy, słuchaj, nie ma sprawy, jak dasz radę, to wraca, jak nie, no to wiesz, świat się nie zawali, także nie ma sprawy, nie ma problemu, tym się nie przejmuj w ogóle.
fajnie i tak, dzięki wielkie za wsparcie do tej pory, także nic tam się nie przejmuje takimi rzeczami. No dobra, słuchajcie, to jeszcze ostatnia paczka, 5 piłkarzy, 84, zobaczmy, czy będzie jakaś karta Food Fantasy. Jest Norwegia, SPO, czyli mamy Odegaarda z Arsenalu i to jest podwójny walkout. Czekajcie, może coś jeszcze ciekawego wyskoczyć. Im wyżej oceniony, tym lepiej. Kto to jest? Rolfo! Właśnie ją robimy, słuchajcie. Właśnie ją robimy. I proszę, i się pokazała, także... Panią Rolfo przepalimy w składzie o Rolfo. Coś czuję. dobra, dwa walkouty. Jest ok. Do tego Gnabry i Katarina, która pewnie jest też niewymienna. Dobra, to już usuniemy. Czy dostałem rekompensatę za bohatera? Dostałem. I trafiłem Ramiresa UCL, także mi tam całkiem ładnie oddało, wiesz, z tego. Ramiresik wleciał. Co prawda teraz ostatnio nim nie grałem, bo musiałem dać Kimisia z powrotem, żeby wyzwania zrobić. Ale Ramiresem na pewno będę grał jeszcze. No, Pedriego i De Jonga, nie? Niestety Barcelona znowu straciła. Nie wiadomo jak długo. Pedriego wiem, że na dłużej, na parę tygodni, a De Jong chyba możliwe, że wróci na rewanż z Napoli, ale też nie wiadomo jeszcze. Siema Kornek, siemanko. No właśnie dzisiaj nie poszło z tą ikoną, wiesz, najlepszy był Lineker 91, specjalny, ale to tak naprawdę nic specjalnego. także ikona, trzy składy poszły przepalone i nie za bardzo oddało, ale spróbujemy jeszcze raz, jak wyjdzie znowu. O, znowu Lucas Hernandez. A u ciebie jaja wleciał. O, no to elegancko. U Bartka widzę Vieira wleciał, też pięknie. No takie karty właśnie, no też chciałbym trafiać czasami. Ale niestety, jest ciężko. Już myślałem, że znowu Lucas Hernandez będzie pod rząd, ale jest Pavard tym razem. No to Mateusz Jaja Touré, naprawdę super traf, gratulacje. Jeszcze w tej FIFA go nie trafiłem ani razu, żadnego pika. No dobiłem się tych pików sporo, z bohaterami i tak dalej. Jakoś jeszcze nie wleciał. Manum, pani Manum. Siema Tigers, siemanko. Chwilę się spóźniłeś, bo przed chwileczką już otworzyliśmy pika z ikoną i wszystkie paczki. Ale słuchajcie, ostatni skład na Rolfo mi został, także Rolfo skończymy, będę robił Smolarka, a potem już foderek sobie przytrzymam na kolejną ikonę, nie? Która powinna wyjść za... w środę wieczorem chyba wychodzi, czyli w czwartek na live pewnie sobie zrobimy. No, to Mateusz, upgrade'ik, z jaja 8.7 na 8.8. Także takie upgrade'y zawsze cieszą. Dobra, tutaj Dia, bez szału. Ronaldo ma skończyć karierę za rok albo dwa? No wiesz, no prędzej czy później Messi też skończy, nie? Messi jeszcze pogra pewnie rok, dwa w tym Miami i też pewnie skończy. Jeszcze z Suarezem się pobawią. Troszeczkę, jeszcze Neymar jak dojdzie do nich, tam na jakiś ostatni sezon, to już w ogóle będzie wesoło. No niestety, wszystko co dobre kiedyś się kończy, nie? Każda kariera kiedyś się kończy. Ale ostatnio obejrzałem sobie ten serial z Beckhamem. Nie wiem, czy oglądaliście na Netflixie. 4 odcinki. Fajnie, można było sobie zobaczyć, jak on tam przeżywał, na przykład jak dostał czerwoną kartkę gdzieś tam w Mistrzostwach Świata. No, ciekawe sceny były. Także polecam. Jak ktoś nie widział jeszcze właśnie serialu o Beckhamie, naprawdę momentami się można było wzruszyć, nie? Oglądając to. Zwłaszcza jak ktoś lubi na przykład Manchester United albo Real Madrid, tam jest bardzo dużo rozmów właśnie z tymi z dawnymi piłkarzami Realu Madrid, jak z Ronaldo, z Zidanem, z Carlosem, który się przyjaźnił z Beckhamem, bardzo tam trzymali się bardzo blisko. Sporo fajnych wywiadów jest też.
A Kuby jeszcze nie widziałem, bo to jest na show, na tym... Jak to tam się nazywa? Nie mam tego po prostu, wiesz, tego... tego wykupionego Prima, nie? Bo to na Amazonie jest, nie? Ten Kuba. No tego jeszcze nie widziałem. Ale mam nadzieję, że za jakiś czas się pojawi na jakimś Netflixie albo gdzieś indziej, że można było to zobaczyć. Amazon Prime, no właśnie. Za 7 dych masz Amazon na rok? Nie, no to nie tak dużo w sumie. A coś tam w ogóle fajnego jest jeszcze do oglądania? No, Spice Girl też są, no, bo jego żona tam bardzo często też się pojawia. Praktycznie w co trzeciej scenie. Bartek, polecasz Smolatka robić? No, będę robił na pewno. Teraz wydałem praktycznie cały folder na ikonę. Dokończę Rolfo i będę robił Smolatka na pewno. No właśnie, Boski Biceps, to jeszcze te paczki do Vivy się dostaje, to też dodatkowy plus. Słuchajcie, zrobię te trzy paczki, bo tu jeszcze jakąś fajną paczkę można dostać za skończoną grupę tych architektów. To jeszcze te trzy paczki zrobię i odbiorę kolejną paczuszkę i sobie jeszcze otworzymy na koniec. Mają Herakles i Herenven, no tak, no to Feyenoord spokojnie wygra. Powinien przynajmniej. Ale wiecie, w sporcie jest wszystko możliwe, nie? Tak samo nikt by się nie spodziewał, że na przykład Napoli tak zacznie grać teraz, nie? Po zmianie trenera. Wiesz, ten Politano na początku, pamiętam, jak wyszedł, to on kosztował, nie wiem, tam 16 tysięcy, a teraz już skoczył na 30, nie? Bo już wiadomo, że będą te upgrade'y, a jeszcze mogą za bramki dostać upgrade, bo strzeli chyba w jednym meczu 6 bramek, teraz 2 z Juventusem, to naprawdę, to Napoli, jak Politano będzie grał w każdym meczu, no to będzie rzeźnik, nie? Dobrze go trafiłem, mam go niewymiennego, co prawda, ale kurczę, naprawdę, ten Politano, jak ktoś zainwestował, jak kosztował 20 tysięcy niecałe, to kurczę, naprawdę, jest do przodu nieźle, nie? Mateusz mówi, że z architekta nic nie leci. No, ja z samych tych paczek też nic nie trafiam praktycznie, ale przynajmniej jak odbieram te, wiesz, te już nagrody za te 10 kolejnych paczek, to tam zawsze coś poleci, nie? Zaraz sobie odbierzemy, bo właśnie mam kolejną, mam już 120 zrobionych. O, i teraz możemy odebrać kolejną paczuchę za zrobienie 120 wyzwań. To jeszcze zobaczymy, jaka tam paczka na nas czeka. A, tu jest pik, jeden z 4 85 plus i 10 piłkarzy 83. No to elegancko, słuchajcie, to elegancko. To odbieramy 10 piłkarzy 83. No i tego pika sobie odbierzemy od razu, nie? To zobaczymy, co tam poleci. To jest nawet lepszy pick niż podczas Food Champions się dostaje. Jeden z 4 85 plus, także tutaj jest duża szansa na jakąś kartę specjalną. Dobra, otwieramy, zobaczmy. Jest karta specjalna, jest Mason. Okej, okay, słuchajcie. On wygląda nawet spoko, nawet bez upgrade'ów. Dwa style plus do obrony, Instynkt i Controller Tempa. Borussia chyba też dobrze gra, nie? Całkiem. Bo mogę wziąć Casemiro oczywiście jako foderek, ale myślę, że wezmę tego Madesena. Z dwoma upgrade'ami będzie już naprawdę dobry, taki sam jak Casemiro. A grywalny przynajmniej, nie? No to słuchajcie, no to całkiem oddało nawet z tego. Dobrze grali, no słuchajcie, no... Mason, nie wiem, czy on gra w podstawowym składzie, czy nie, bo w ogóle nie oglądam Borussii Dortmund. Nie wiem, kto tam gra teraz na lewej obronie. No ale bierzemy, słuchajcie, bierzemy Madesena. Zawsze to karta specjalna, także liczę, że coś tam przytuli, jakiś upgrade'ik. Siemanko Marcjusz, tak, będę robił, na pewno. Smolarek musi być zrobiony, na stówę. Michałek, siemanko.
Kupiłeś PS4 i w menu masz jakby 10 FPS, tak? O kurde, to nie wiem, wiesz, ja gram na PC-cie, także jakbyś grał na PC-cie, to może coś bym doradził, bo sporo też poustawiałem sobie różnych rzeczy. Ale jeśli chodzi o PS4, to nie mam kompletnie doświadczenia, wiesz? Także nie wiem, chyba że ktoś z czatu wie, co może być przyczyną, to niech napisze. Ale ja totalnie nie mam pojęcia. Dzięki bardzo, już dzięki za miłe słowa, dzięki wielkie. Dobra, słuchajcie, to co? Na koniec live'a, bo już mamy godzinkę i 5 minut. Także zobaczmy, co wyleci z tej paczuszki. To jest za 120 zrobionych architektów. Także liczę, że tutaj będzie jeszcze coś fajnego. Także lecimy, otwieramy. Ostatnia paczka dzisiaj. Czy będzie walkout w ogóle? Jest Anglia. Nie mów, że trend znowu. Nie mów, że... Nie, czwarty raz dzisiaj, słuchajcie. Czwarty raz trend. Ten trend to jest już na trend. Naprawdę, czwarty raz. Nie pod rząd, co prawda, tak jak kiedyś RXN, 4 razy pod rząd w 4 paczkach. Ale naprawdę, to jest coś niesamowitego, jak ta karta często leci. No i poza nim już niestety sam foderek, także tutaj z tej paczki za bardzo nie oddało. I to chyba jest dobry pomysł, żeby jednak już skończyć otwieranie na dzisiaj, bo chyba nie ma sensu. Lepiej sobie zostawić już resztę paczek na następnego live'a. O, mam nadzieję, że tutaj, i Boski Biceps coś tutaj podrzucił, jakieś info, że może zrobić defragmentację dysku. Mateusz, czy masz 3 Xboxy? O Jezus Maria, jesteś fanboyem chyba, co? Xboxów. Dobra, słuchajcie, będziemy kończyć. Mam nadzieję, że wam się podobało dzisiaj. Zapraszam na środę, na kolejny live'ik. Tutaj pozbieram troszeczkę paczek, żeby było co otwierać. Może coś pogramy, zobaczymy. Jak coś trafimy fajnego, to oczywiście potestujemy. Jak zrobię smolarka, to smolarkiem sobie pogramy. Zobaczymy, jaki jest już w grze. Ale najpierw Rolfo. Jak Rolfo skończy, to też Rolfo sobie potestuje, żeby dać znać właśnie, jak ona śmiga. Także dzięki wszystkim, którzy byli dzisiaj na live'ie. Życzę wam wszystkiego dobrego, fajnego dnia i co? Widzimy się w środę, mam nadzieję. Trzymajcie się. Do zobaczenia.